Dzień dobry, witam Was serdecznie. Z tej strony Zygmunt Kopacz, Mateusz Bartosiewicz. Będziemy dzisiaj rozmawiali o e zamówieniach o ich zgodności, slash zsynchronizowaniu bo mieliśmy wątpliwości co do tytułu z obowiązującą ustawą. Prawo zamówień publicznych. To tak ładne. jest. Mateuszu, masz wątpliwości? Mam wątpliwości, przede wszystkim w kontekście tutaj jeden do jeden cytatu z prezesa, który mówił o tym, że ustawy nie trzeba nowelizować, z racji tego, że już na y, etapie projektowania e zamówień, y, jeden konkretny zespół był odpowiedzialny za to, żeby zsynchronizować to z nową ustawą. Żeby zapisy w ustawie odpowiadały temu, Dokładnie. co się dzieje w e zamówieniach, żeby to wszystko y, kupy się trzymało. Ale prezes w innym swoim y, y, filmie mm. powiedział też, że no, y, wiele pomysłów wpadało, wiele się zmieniało, że nie mieliśmy wszystkiego od razu... Na na tacy wiele rzeczy ewoluowało. Jakie są konsekwencje teraz tego, do czego dążymy? No właśnie, wydaje mi się, że do pewnych praktyk zamawiający już są przyzwyczajeni, też ze względu na poprzednie BZP, już nie mówiąc o samym procesie składania ofert, ale takich obszarów, jakby miał konkretnie wskazać, widzę trzy. Mhm. Gdzie, gdzie ta synchronizacja nie do końca występuje? Pierwsza, pierwsza sprawa to jest kwestia wydzielenia z jednej części, dodatkowej części, w oparciu o prośby wykonawców w toku zadawania pytań. Nie da się tego technicznie zrobić na BZP, takiej funkcjonalności nie ma. Druga sprawa. Znaczy, no na e zamówieniach, no ale biulety nie w tej chwili we zamówieniach, wiemy o co chodzi. Druga sprawa to jest samo składanie ofert. I tutaj znowu wracamy do części. W świetle ustawy, każda część może być odrębny, traktowana jako odrębne postępowanie. W rozumieniu możemy dywersyfikować terminy składania ofert. Nie Oczywiście. da się tego zrobić na e zamówieniach. Mamy kolejny rozjazd. I okej, okay, co do zasady, czy to rozwiązanie, które mamy w e zamówieniach, jest zgodne z ustawem? Jest, ale czy to jest pełna synchronizacja? No niekoniecznie. Kolejna rzecz, y, y, trzecia, y, to jest kwestia y, aktywnych formularzy. Jak ja pierwszy raz o tym usłyszałem, to mówię, to jest świetny Chat. kierunek, Chat. bomba, wow. super. Natomiast ma to sens w momencie, kiedy faktycznie użytkownik musi z tego skorzystać. Mamy y, y, bezpiecznie zaszyfrowane oferty, mamy świetne narzędzie do tego, żeby wyciągać dane z tych ofert. Robić bezbłędne informacje z otwarcia, informacje o wyborze, o odrzuceniu itd., dalej. Słowo klucz, które zawsze pada y, i UZP używa na każdej konferencji, przy każdym spotkaniu reużywalność danych. Tak jest. jest. Generalnie super i do tego dążymy. Nie, nikt nie będzie z tym dyskutować, tylko to nie ma odzwierciedlenia w ustawie. To znaczy, takie rozwiązanie może być zastosowane przez wykonawcę, ale nie musi. Co do tego, co, y, y, co to oznacza? Nie ma standaryzacji. Każdy wykonawca może złożyć ofertę tak, jak mu się podoba. Może ją sobie narysować w pęcie, może ją sobie zeskanować. No generalnie nie musi korzystać z tego generatora. A w, skoro nie musi, no to ta automatyzacja jest pozorna, no bo to tak naprawdę zamawiający jest zdany na dobrą wolę wykona w, 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 wykonawcy, dobra, gram w waszą grę idę w ten generator, no ale przy założeniu, że wielu wykonawców składa oferty na ostatni moment, znowu już dostali nowe narzędzie do ręki, to wiadomo, jak to będzie wyglądać. Ja myślę, że w tym zakresie. W, w tym ostatnim mm. punkcie, o którym e, mówisz, to e, niektórzy zamawiający już na starcie złożyli mm. broń. Co mam na myśli? Jak e, oglądamy zamówienia, to widzę, że naprawdę niejednokrotnie, nie wiem czy nie w większości, no nie prowadziłem aż takiej dalekiej mm. statystyki, e, ale formularze ofertowe, które są tam załączane. To są formularze wyprodukowane jednak przez zamawiającego, a nie systemowe formularze z e zamówień, te aktywne PDFy. Także niektórzy już na starcie złożyli broń, bo stwierdzili, że no, jeżeli ten proces mi się rozjeżdża, tak. jeżeli wystarczy, że jeden wykonawca. No nie wykaże się dobrą wolą, bo tu o to mm, chodzi z tą tak desynchronizacją, jest. tak? Jeżeli się nie wykaże dobrą wolą, która to dobra wola może sprawić tylko, że nam się to uda wszystko spiąć mm -hmm. i faktycznie złapać te dane i, i, i je tak. reużywać, no to stwierdzają już na samym wstępie, że dobrze to w takim razie poddajemy się, nie będziemy, nie będziemy tego robili. Ja mam czyli reasumując, pierwsza kwestia, kwestia mm -hmm. biuletynu. Druga kwestia, kwestia podziału na zadania i powiem szczerze, że w mojej ocenie to jest największy ząb. To jest największy mm -hmm. błąd, bo no, jeżeli mamy mieć możliwość podziału na zadania, one się charakteryzują możliwością prowadzenia zadań I, no, W, różnych, odrębie, w no. różnych terminach, no to nie mamy tutaj, o czym mówić, to to jest niezgodność. Kwestia trzecia, to jest kurczę, pewien ból, bo bardzo byśmy chcieli nie. tej reużywalności, tak? I, Ale w oparciu o standard, który jest jeden, który jest narzucalny, który mógłby być później a nie jest implementowany na inny, Nie innych. może być narzucany, bo formularz ofertowy, tak. Tak jak mówiłeś, wykonawca może sobie narysować w pańcie, czy kredkami, czy pochyłym, mm -hmm. pochyłym nieczytelnym pismem napisać i też. Bierz, i też jest to żeby to oddać sprawiedliwość, sprawiedliwość, to jak znam życie, to część zamawiających i tak przyzwyczajono do tego, że wymaga bardzo dużo informacji w formularzu ofertowym, które nie są potrzebne. To pewnie nawet jeżeli taka zmiana wejdzie, to jeszcze czeka nas duży, duży, yy, 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 że tak powiem, bieg do, 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 do przefrunięcia w zakresie edukacji, bo. Wyobrażam sobie, że będą mi tak załączniki do formularza ofertowego, na zasadzie uzupełni mi dane, które ja bym chciał mieć w formularzu, a muszą być w, ge w generatorze. Natomiast to jest jakby inna, ani, zupełnie ani inna historia. Zam ani zamawiającym, ani wykonawcą naprawdę nie wypada nam odbierać kreatywności. Jedni i drodzy potrafią <grym> robić tak, niesamowite rzeczy, z którymi się to e, e, czasami e, z wami dzielimy. E, a ja mam jeszcze czwartą uwagę. Śmiało. Czwartą, czwartą uwagę, która wypłynęła w tym tygodniu dosłownie. Mm, tym podałeś aż trzy argumenty, ja podam jeden. Kwestia podpisu. Okej, okay. no Kwest... zdziwiłbym się, gdyby pan Kubeczek no, podpisach podpisał. Jak, jak, Jakżeż by mogło być o czym innym z moich ust, nie? Ale kwestia podpisów kwalifikowanych, gdzie w instrukcji e zamówień mamy mhm. napisane, co podpisujemy podpisami wewnętrznymi, co zewnętrznymi, jak to ma być skonstruowane i tak dalej. To są zapisy, które nie powinny paść. Mhm. Nie powinny paść z perspektywy prawa unijnego. Tak, to prawda. Tak, Nie możemy ograniczać formatów, nie możemy mówić, że masz podpisać takim albo śmakim formatem, wewnętrznym czy zewnętrznym. To odpada w ogóle. Wystąpiliśmy o opinię prawnotechniczną do obserwatorium BIS. Przygotowali taką opinię potwierdzającą dokładnie to twierdzenie. Przesłaliśmy ją do UZP. Jest teraz pytanie: Jest teraz pytanie. czy to był drobny błąd. Pisarza instrukcji na zasadzie, no tak mi się wydaje, to tak zrobimy, niech to będzie tak, a to będzie tak, żeby tam coś tam. Czy też ma to podszycie technologiczne, bo jeżeli ma to podszycie technologiczne, jeżeli się okaże, mhm. że jeżeli wykonawca podpisze innym podpisem inaczej niż sobie tego instrukcja życzy, czy e zamówienia będą w stanie złapać ten aktywny formularz, i czy faktycznie będą w stanie wyciągnąć z niego te dane? Tego nie wiemy. Czekamy na. Reakcję UZP w tym zakresie. Natomiast jeżeli tak jest, to tak. mielibyśmy grubą niezgodność i to niezgodność na poziomie prawa unijnego no tak. tutaj a nie, tutaj jak a nie to... tylko ustawy, mhm. któremu mówmy się, jak będzie potrzeba, to w noc się zmieni. Eee, artykuł 22 dyrektywy klasycznej, jak dobrze pamiętam. Jeżeli wymagamy podpisów kwalifikowanych, to nie możemy stawiać dodatkowych wymogów technicznych, mogących utrudnić złożenie podpisu. To tak precyzując jeszcze, jeżeli chodzi o przepis z dyrektywy. Super, a ja technicznie znowu, gdybyście mieli wątpliwość. Bo jesteście przyzwyczajeni do na przykład polskich hmm. podpisów i, i powiecie, ale co to za różnica? Każdy może Padesem, każdy może Xadesem, e, e, czy, czy innymi formatami, no to informuję was, że nie w skali Europy wygląda to inaczej. Są takie podmioty, które wydają tylko Padesa, są takie podmioty, które tak. wydają tylko Xadesa. W związku z czym to jest problem, i faktycznie, tak. gdyby się okazało, że to nie jest kwestia instrukcji, a technologicznie to, to wtedy no, widzę spore zagrożenie. Znaczy powiem byłem tak rozmawialiśmy przy okazji poprzedniego nagrania odnośnie wypowiedzi prezesa, że ten benchmark jest tutaj punktem wyjścia do rozwoju e zamówień i wydaje mi się, że tutaj niestety um, urząd wpadł w pułapkę. Wiem co powiem. że po prostu no, na niektórych platformach komercyjnych takie zapisy faktycznie stoją. Hmm. i co do zasady no tutaj wraca temat no o którym tam, gdzie należało. Dokładnie tak. Mm -hmm. Ja osobiście uważam, że to zawsze jest temat na długą debatę. Może do kiedyś do tego wrócimy. Dajcie znać zresztą, czy chcielibyście o tym porozmawiać, ale osobiście uważam, że powinniśmy zacząć głośną debatę odnośnie certyfikacji platform komercyjnych. Im wcześniej, tym lepiej. A na dzisiaj dziękujemy Wam serdecznie i do zobaczenia na kolejnym naszym spotkaniu. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.